Witam Was serdecznie w nowym vlogu. Dzisiaj mamy piątek i zapraszam Was na takiego vloga weekendowego. Nadal się nie mogę przyzwyczaić, że ta kamera ma taki bliższy kadr. W tej poprzedniej obiektyw jakby mieścił więcej. O, Misia idzie dojeść śniadanie. Wróciłam i dałam jej drugie śniadanie i zjadła połowę tego. Więc tak, dopijam zimną kawę, także zaraz zrobię sobie nową. Uwielbiam słuchać, jak ona je tak mlaszcze. Więc tak, kończę śniadanko, ja zaraz sobie zrobię kawę i też jakieś śniadanie. No i tak, byłam w tej bibliotece, bo dzisiaj są wydawane kody do Legimi. Dzisiaj i 15 chyba. Dwa razy w miesiącu są tutaj w Gdańsku wydawane w różnych filiach i w różnych filiach jest różna ilość tych kodów. No i dzisiaj było ich mało, bo było, słuchajcie, tylko 30. Stałam w kolejce przed otwarciem. Biblioteka była od 9, o 8.50 jakoś już byłam. I już była kolejka. No i tak sobie myślę, mam nadzieję, że się załapię. Ale niestety, wiecie, jak każda osoba weźmie na przykład po dwa kody, no to 15 osób, 30 kodów nie ma. A można brać dla kogoś, jeśli napisze się upoważnienie. Więc jeśli na przykład chcecie dostać kod, nie możecie pójść, to możecie dla kogoś napisać upoważnienie, wysłać do biblioteki, czy dać na kartce spisane, że ta osoba z tym kodem bibliotecznym i tak dalej. I Kuba takie upoważnienie dla mnie zrobił i mogę dla niego te kody odbierać, ale niestety dzisiaj się nie udało. Niestety, wiecie, na tyle osób, co było, no to jak każdy weźmie jeden kod nawet, czy dwa, to szybko schodzi. Później właśnie słyszałam rozmowę, jak pan z biblioteki mówił, że dostają teraz 60 kodów do tej chwili i dzielą na pół, na dwie tury, więc po 30 szybko schodzi. Zawsze mi się udawało, raz byłam jako ostatnia, dostałam dwa ostatnie kody, ale poza tym zawsze chyba udało mi się dostać. I powiem wam, że kiedyś było łatwiej, dlatego że przychodziłam normalnie na 9, nie przychodziłam wcześniej. I dopiero w ostatnich miesiącach było tak, że w ogóle stałam w kolejce, bo zwykle przychodziłam o 9, wchodziłam i na przykład była jedna osoba, wiecie, przy ladzie, czy dwie i brały kody, ale nie było kolejki, w której bym stała. A właśnie jakoś tak, powiedziałabym, od jesieni. Jesień się zaczęło, że były kolejki. Nie wiem, czy wcześniej na przykład na innej turze były kolejki i tak trafiałam, ale no niestety dzisiaj się nie udało. Ale już sobie wykupiłam dostęp na miesiąc. Zobaczymy, najwyżej pójdę na początku marca, no bo jakbym poszła nawet teraz na tą drugą turę, to kod, który dostaniecie w lutym, musicie aktywować w lutym. A jak ja teraz kupiłam sobie abonament, no to mam go do 2 marca, więc tamten kod by mi i tak nie zadziałał. Trzeba aktywować w tym miesiącu, w którym pobieracie, więc po prostu pójdę najwyżej i spróbuję w marcu, może się uda. Często mi piszecie, że to jest, że u Was to jest telefonicznie, zadzwoń. Słuchajcie, to jest inaczej w każdej chwili, w każdym mieście. Ja to zawsze powtarzam, bo czasami mi ktoś pisze, spróbuj mailowo. No u mnie nie jest mailowo. Gdyby było mailowo, to już w ogóle by nikt, wiecie, z tych osób, które przychodzą, nie dostał kodu, bo już by ich nie było o 9. U mnie w tej chwili i w ogóle w Gdańsku chyba wszystkie biblioteki robią tak, że trzeba przyjść po ten kod. Można mieć to upoważnienie, ale nie jest mailowo. Chyba w Gdyni jest mailowo. No co miasto, to inne zasady, więc trudno. W tym miesiącu sobie wykupiłam. Myślę, że i tak fajnie, że wiecie, wcześniej te kody udało mi się dostawać. Będę próbować później, a jak nie i się wkurzę, to po prostu sobie, wiecie, kupię znowu abonament na rok. Tak miałam, zanim zaczęłam te kody pobierać z biblioteki, że miałam po prostu umowę na rok, bo wtedy wychodzi dużo taniej. Za miesiąc normalnie jest 50
64,99 za e-booki i audiobooki, a w abonamencie na 12 miesięcy chyba 44,90, coś takiego. Więc jeśli już ktoś się decyduje na dłuższy czas, to uważam, że warto taką umowę na rok już sobie wykupić i wtedy macie po prostu taniej. Ale też ktoś właśnie przed chwilą mi napisał, że w Żabce było coś takiego chyba w aplikacji, że był kod, który można było chyba zrealizować w sklepie na właśnie roczny abonament, który wychodził dużo, dużo taniej niż na stronie Legimi, bo za 31 zł miesięcznie. Więc jeśli to jeszcze jest dostępne, to może bym się tutaj zastanowiła. Misia jest atencjuszką, a tak naprawdę po śniadanku, po śniadankach ona lubi się po prostu miziać, żeby z nią usiąść na kanapie, pomiziać ją. Ona się troszeczkę umyje i idzie spać. Pokaż się. Jesteś taki babyk. Ja ją tak kocham, słuchajcie. Więc tak, myślałam, że się uda, niestety się nie udało, a mam już naprawdę kilka książek dodanych na tą półkę na Legimi i coraz więcej mam wrażenie, że tych książek jest tam dostępnych, więc naprawdę Wam polecam, jeśli lubicie czytać, to właśnie czytnik i Legimi, albo właśnie na przykład na telefonie, bo można też słuchać audiobooków, ale tu słońce się przebija. I właśnie ktoś mi też napisał, że u niego w bibliotece można wypożyczyć sobie czytnik właśnie e-booków razem z takim abonamentem. Jeśli chcecie jakby zobaczyć przed zakupem czytnika, czy to jest fajne dla Was, to myślę, że to jest ciekawa opcja, zapytać u Was w bibliotece, czy są takie czytniki do wypożyczenia. I to tak a propos właśnie tego filmu mojego o Kindlu, bo myślę, że to jest naprawdę fajna opcja, jeśli się zastanawiacie nad czytnikiem, żeby pójść i wypożyczyć w bibliotece, przetestować sobie przez miesiąc i zobaczyć, czy to w ogóle jest dla Was. No nic, najważniejsze, że abonament już mam, wykupiłam, bo mam po prostu już na tej półce Legimi, wiecie, książki na ten miesiąc. I chciałabym po prostu właśnie dzisiaj i w weekend zacząć sobie czytać. A jeśli chodzi o plany na dzisiaj i w ogóle na weekend, to dzisiaj chciałabym troszeczkę tak posprzątać w mieszkaniu, odkurzyć. Trochę dzisiaj, trochę jutro, na pewno dzisiaj wrzucę pościel do prania. Właśnie chciałabym poczytać. Jeszcze dzisiaj nagrywam na Was monthly reset, czyli podsumowanie stycznia i plany na luty. I tak, i mamy taki weekend raczej domowy, bez większych planów. Ostatnio byli u nas znajomi, może jakiś spacer jak będzie pogoda, bo znowu jest tak szaro i ponuro. Chociaż ostatnio tak koło 12 zaczyna tutaj wpadać takie fajne, ciepłe, takie promienie słońca, na ścianach ładnie to wygląda. I taki, wiecie, cozy, domowy vlog, także robię sobie kawę, śniadanie, a Was zapraszam do oglądania. Używamy tego Cat's Best Original. Nie zakładam już tych worków. Ktoś mi z Was napisał, że koty nie lubią, że jak wiecie, drapią pazurami, wykopują dziurę, to haczą o te worki, więc od razu wyjęłam ten worek. Także jeden worek tylko zużyty. O, pani już idzie tutaj sprawdzić, co tu się wydarzyło. I nie jest jakiś problem, wiecie, raz w tygodniu, czy co ile tam będzie trzeba umyć kuwetkę, raz, dwa. I wsypać nowy żwirek, a tamto po prostu do worka na śmieci. Wycieraczka jest, chociaż i tak trochę się ten żwirek rozsypuje.
to ja po prostu, wiecie, odkurzaczem przejeżdżam albo z miotką i tyle, ale to pomaga trochę zebrać i potem po prostu z tego można wysypać. No także tutaj wymienione, może już korzystać, tak pomyślałam, że wymienię, bo akurat korzystała, więc mówię, idealnie, teraz jest przerwa, można umyć i wymienić żwirek, więc tutaj ma już czyściutko wszystko wymienione. Natomiast fajne jest to, że ten żwirek możecie normalnie, wiecie, wrzucać wszystko do toalety, także nie ma żadnego z nim problemu. Także wymienione, mogę sprzątać dalej w mieszkaniu. Dzień dobry kochani, witam was kolejnego dnia w sobotę. Ja właśnie odebrałam paczki z paczkomatu, mam tu jeszcze jedną z H&M, ale tutaj między innymi Zoo Plus, także zaraz wszystko otworzymy. Ja dla małej zamawiam na razie rzeczy w turach, później jak nam się wyklaruje, wiecie, ile czego na miesiąc jest potrzebne, no to będę po prostu składać co miesiąc pewnie takie samo zamówienie albo bardzo podobne. Nie wiem, słuchajcie, o co jej chodzi. Ma chyba etap w ciągu dnia biegania i szaleństwa. Ona ma takie odpały, że ucieka i chce, żeby ją chyba gonić po mieszkaniu. Przyszły karmy, te z Maxa. Teraz jesteśmy jakby w trakcie zmieniania jej z poprzedniej karmy na taką, no na razie docelową. Nie planuję na razie też jakoś bardzo kombinować, więc robimy to procentowo, wiecie. Na przykład co dwa dni zmieniamy tam procentowo. Raz było 80% starej, 20% nowej, po trzech dniach 70% starej, 30% nowej. Tak po kolei zmieniamy i aktualnie dzisiaj jesteśmy na chyba ostatnim już dniu 60/40. Jutro już dostanie pół na pół, stara i nowa. I właśnie na razie nową jest ta z Maxa. Jest fajna składowo, polecaliście to i Feringę, to wybrałam. Oprócz tego taka karma uzupełniająca, dodatkowa, bardzo jej smakuje, to jest Kosma, tuńczyk. To jest Bonito, tak? Dobrze mówię, tak, tuńczyk Bonito w małych puszeczkach 85. Wzięłam 2×6, jeszcze chyba jedną ma, ale wzięłam jako taką uzupełniającą. I do tego taka zabawka, tak jak wam mówiłam, ona teraz gryzie ząbki, ją chyba swędzą, bo domek jest już cały obgryziony dookoła ramka, więc pomyślałam, że może coś takiego jej się spodoba, czy do zabawy, czy do gryzienia. Nic takiego specjalnego do gryzienia na stronie nie znalazłam, więc może macie coś do polecenia. Ona, słuchajcie, teraz jak jest takie słońce, po 12, 13 w mieszkaniu już tak wpada i zostawia takie ślady. Telefonu, wiecie, tak wam miga, jak używacie telefonu, to się tam odbija coś. Ona szaleje, ona poluje na to, po prostu poluje na ściany. Dalej mam paczkę już dla siebie z kosmetykami. Zamawiałam teraz dla siebie i dla mamy. Dla mamy złożyłam zamówienie już...
Kurczę, kocham to, jak jest takie otwarcie, a to i tak jest zaklejone. Jakby what's the point? Wiecie o co? Dobra, udało się. I tutaj jest zamówienie z B-Clinic. W ogóle ten sklep jest, albo był, chyba jest jeszcze w Gdyni, w Rivierze, ale nie wiem, gdzie mają magazyn do sklepu online. O, mam voucher. Do końca marca, aha, na zabieg. Ale co zamówiłam? Rozmawiałam z mamą i robiłam jej zamówienie z Basic Lab, bo była ostatnio promocja i chciała takie kremy na dzień i na noc serii anti-aging i do tego jeszcze kiedyś mama dostała od nas na prezent właśnie serum marki Slab Moon Drops i ja to uwielbiam, mama też jest bardzo zadowolona z tego i też już kończy albo skończyła, więc chciała właśnie nowe. Ja zawsze szukam online i u nich na stronie rzadko kiedy on jest taniej, a na innych stronach zawsze znajdę poniżej stówki i te były na stronie u nich za 129 zł, a ja kupiłam teraz za 94 za sztukę. Wzięłam sobie dwa, bo wiem, że zużyję, a tak była dostawa za darmo. I ja to zamówiłam jakby na Empiku, ale właśnie B-Clinic wysyłał, tak jakby przez Empik. Zapas mojego ulubionego serum olejowego jest, polecam, naprawdę jest świetny. I H&M, i tutaj duża paczka, ale tak naprawdę dużo w środku nie ma. Rzecz, którą przede wszystkim chciałam sobie zamówić, to szlafrok. Ja już mam jeden szlafrok z H&M-u i to jest ten taki szlafrok, nazywa się na stronie waflowy, ma taką strukturę waflową. Jest fajny, jest mocno taki oversize'owy, ale przyjemny, polecam. Natomiast ja chciałam zamówić od nich taki muślinowy. Tak, muślinowy szlafrok, rozmiar S na M i wzięłam taki kolor jasno-brązowy. Jest też taka zielona szałwia. Ja w ogóle bardzo lubię jasno-zielony kolor, co można było widzieć przy zmianach w sypialni czy w biurze. Tam pojawiło się trochę zieleni. I tak już idąc ku wiośnie pomyślałam, że może ten właśnie taki szałwiowo-zielony, ale niestety jest ciągle wyprzedany. I nawet jak pojawi się, że niby jest, to nie można dodać do koszyka. Ostatecznie zamówiłam ten, zobaczymy, może upoluję i ten drugi. Natomiast po tym jak kupiłam z właśnie H&M-u tą piżamę muślinową w serduszka, to stwierdziłam, kurczę, może ten szlafrok też mi się spodoba, tak jak ta piżama. Ten materiał jest naprawdę przemiły. No, już widzę, że to będzie cudowne. Wiecie, to nie jest szlafrok gruby na mega zimę, ale ja też nie lubię się tak przegrzewać. Jest ogólnie też jakiś taki cieplejszy kolor tego szlafroka, nie wiem. On ma takie rękawki, o. No teraz wygląda dziwnie na tej bluzce z długim rękawem, ale podoba mi się, jeśli chodzi o materiał i to jest coś, o co mi chodziło, że właśnie cienkie, nawet właśnie na wiosnę, lato, jak już będzie ciepło, to ja jak wyjdę spod prysznica, lubię na chwilę założyć coś, żeby, wiecie, jest zimno, jak się wyjdzie pod prysznicem i ja lubię mieć coś, co tak zarzucę. I tak, chodziło mi właśnie o taki fajny materiał. Także jeśli szukacie akurat czegoś w tym stylu, to polecam Wam właśnie szlafroki z H&M. Tutaj jest kieszonka, no taki bardzo fajny ten materiał, milutki, więc ja myślę, że zaraz go wrzucę do prania, bo akurat dzisiaj jeszcze jedno czy dwa prania chcę wstawić. Wczoraj już suszarka nie wyrabia, wiecie, trzy prania wczoraj i nie ma już gdzie rozwieszać. I ja mam właśnie rozmiar S na M i on był za 127,99. Miałam też jakiś rabat na cały koszyk, więc mogło mnie wyjść kilka złotych mniej za każdą rzecz. Natomiast tak, taki kolor, no może jeszcze mi się uda zielony upolować, to też sobie wezmę, bo ja z tego po prostu codziennie korzystam, czy rano, czy wieczorem. Dalej wzięłam sobie takie zwykłe spinki do włosów, dlatego że moje dwie ostatnio mi się rozwaliły, a ja jak zmywam makijaż, czy nawet czasami po prostu denerwują mnie włosy, to wolę taką spinkę niż gumki do włosów, żeby sobie, wiecie, raz, dwa spiąć włosy. I był taki zestaw, jedna taka jasna, a druga taki wzór, więc dwie takie spineczki. Taką już w ogóle z H&M-u miałam fioletową i właśnie ona mi się niestety po dłuższym czasie rozleciały się tutaj te sprężynki, więc teraz mam dwie takie spinki. Miała być jeszcze fajna opaska na włosy, wiecie, jak się robi makijaż czy maseczkę, żeby te włosy do tyłu, ale rozdzielili to na dwie paczki i to przyjdzie osobno. I oprócz tego wzięłam jeszcze dwa zestawy świeczek. Nie wiem, czy je zostawię, jeszcze się zastanawiam. Tu na przykład mam takie w serduszka, bardziej walentynkowe. Pomyślałam, że fajne tak teraz na walentynki. To jest taki w
kwiatki już wiosennie, także jak szukacie jakichś fajnych takich świeczek, to na stronie H&M znajdziecie, jeśli chodzi o szlafrok, bo właśnie to był główny powód mojego zamówienia, to bardzo mi się podoba i milutki jest ten materiał, także jeśli szukacie, to sprawdźcie na H&M. Ja zostawię Wam linki do tych rzeczy w opisie, to będzie Wam łatwiej znaleźć. Ganiała i padła. Już zmęczona. No to śpi. Zobaczcie w ogóle, że zmienili opakowanie i teraz to naprawdę wygląda ekstra z tą górą, bo poprzednie opakowanie mam tutaj. Tak wyglądało, a teraz buteleczka prezentuje się tak. No tutaj jest puste, bo już zużyta jakaś ostatnia kropla tam jest, ale no naprawdę bardzo ładnie wygląda. Także fajnie, bo nawet się nie spodziewałam, nie widziałam na Instagramie ani nic, żeby zmieniali opakowanie. I tak przed chwilą patrzę, a tu się okazuje, że no wygląda jeszcze lepiej, także bardzo fajna zmiana. Ja mam już zapasy, więc będę używać. Tutaj jeszcze tą ostatnią kroplę może wycisnę i pójdzie do Denka, a Wam serdecznie polecam. Jeśli szukacie jakiegoś serum olejowego, to polecam właśnie Moon Drops od marki Slab. Dzisiaj na obiad będą nuggets w panierce panko, więc właśnie tutaj rozrabiam mleko, jedno jajko, papryka ostra i troszeczkę też tej słodkiej i potem wiecie, maczam tutaj, potem zaraz wysypię tutaj panierkę panko i smażę na patelni. Do tego fryteczki. Panierka panko zawsze świetnie się sprawdza. Także polecam, jeśli jeszcze nie próbowaliście. To jest akurat House of Asia. My to zwykle kupujemy w Auchan. Więc tak, tutaj wszystko rozrobiłam i za chwilę będę tutaj już smażyć. Także czekam tylko, aż piekarnik się nagrzeje. Wstawiam tam frytki i można robić nuggetsy. Witam Was w niedzielę, ja dzisiaj no make-up day, wczoraj się w ogóle już do Was nie odzywałam, ale po obiedzie, słuchajcie, usiadłam, pobrałam sobie książkę na Kindle, usiadłam z herbatą i przepadłam. Czytałam od 17, jakoś 7 godzin. Dzisiaj rano wstałam, zrobiłam kawę i skończyłam czytać już resztę. I jest to książka Pomoc domowa Freida McFadden. Pomoc domowa z ukrycia widzi wszystko. Ja książki tej autorki miałam na liście już jakiś czas. Ja przeglądam dużo jakichś takich zagranicznych kont ze Stanów, bardzo dużo w ogóle też z Kanady. I tam często pojawiają się różne tytuły, które sobie spisuję albo sprawdzam, czy są w języku polskim i niestety jeszcze ich nie ma przetłumaczonych, więc sobie zapisuję na zaś. I ostatnio widziałam na Legimi, że pojawiły się właśnie książki tej autorki i stwierdziłam, że muszę je przeczytać. I wiecie, wczoraj sobie mówię, dobra, usiądę sobie po obiedzie i trochę poczytam. A skończyło się to tak, że zaczęłam czytać właśnie jakoś około 17 i czytałam non-stop, aż poszłam spać. I powiem Wam, że bardzo wciągnęła mnie ta historia. Na początku miałam takie uczucie, że czy to się rozkręci, ale dosyć szybko zaczynało mnie to wciągać bardziej i bardziej. Potem był gdzieś w połowie taki plot twist, którego się zupełnie nie spodziewałam. No i już wtedy chciałam się dowiedzieć wszystkiego, wiecie, do końca, jak to było, czemu tak się stało. Nie wszystkie odpowiedzi dostałam, ale myślę, że mogą pojawić się w kolejnej książce. Natomiast bardzo mi się podobało, nie spodziewałam się takiego zakończenia. Myślałam, że to pójdzie w inną stronę, ale to właśnie lubię, kiedy jestem zaskoczona w trakcie czytania książki, więc jeśli szukacie czegoś do poczytania, to polecam właśnie Pomoc domową. Jest druga część, Pomoc domowa Sekret, i to zaraz będę czytać. Jeśli chodzi o motyw tej książce, to trochę mi
się przypominała książka Bea Parry Za zamkniętymi drzwiami. Troszeczkę tutaj podobieństw widziałam, natomiast tutaj ten wątek miał, że tak powiem, no wyglądał inaczej, ale troszeczkę takie podobieństwa widziałam. Natomiast dawno mnie tak coś nie wkręciło, że faktycznie, wiecie, nie przerwałam, jak Kuba gdzieś tam oglądał film, tylko ja siedziałam sobie na kanapie i czytałam, a Kuba oglądał film. Razem z Molly zresztą oglądali. Teraz ona sobie słodko tutaj leży na mojej piżamce. How cute! How cute! Jesteś cute? Hi! No, także pomyślałam, że nagram w ten weekend takiego luźnego, domowego, cozy vloga. Lubię takie vlogi oglądać u innych dziewczyn i powiem wam, że nawet bardziej niż jakieś dzisiaj nie wiadomo co dzieje. Oczywiście kocham też vlogi podróżnicze, ale czasami mam ochotę włączyć właśnie coś takiego domowego, przyziemnego. Ostatnio nawet oglądałam reading vlogi, czyli vlogi o czytaniu. To też jest coś ciekawego. Nie wiem, czy chcielibyście coś takiego u mnie zobaczyć, bo tam już typowo taka tematyka książkowa. Natomiast tak, ja za chwilę wgrywam kolejną część i niedziela minie mi właśnie na czytaniu. Później mamy się dzwonić z rodzicami i z siostrą, wiecie, jakby na jednym połączeniu. I wieczorem może jakiś film, więc tak pomyślałam, że powiem wam o tej książce. Dodam też aktualizację na Instagramie, więc jeżeli chcecie śledzić, jakie książki w tym roku czytam, to ja mam taką wyróżnioną relację z zeszłego roku. Wszystkie książki, które przeczytałam, są tam dodane. I mam teraz relację z tego roku i też będę dodawać. A ja skończyłam czytać drugą książkę, drugą część Pomoc domowa, sekret. Nie spodziewałam się, że w ten weekend przeczytam dwie książki, ale powiem wam, że tak mi wciągnęły, że naprawdę nie mogłam się oderwać i czytałam non-stop, tylko wstawałam zrobić sobie kawę, herbatę, trochę się pobawić z małą i strona za stroną, godzina za godziną po prostu czytałam. I jeśli chodzi o drugą część, znowu zaskoczyło mnie to, co się wydarzyło, ten plot twist. Schemat książki jakby jest bardzo podobny do pierwszej, no ale jest inna historia, inna fabuła, podobny motyw, natomiast to zaskoczenie znowu jest i już kiedy myślałam, że wiem, jak to się zakończy, to okazywało się, że jeszcze tam czekają inne niespodzianki przed zakończeniem. Że jeśli szukacie jakichś wciągających książek, to zdecydowanie polecam wam Pomoc domowa i Pomoc domowa sekret, czyli druga część. Ja na pewno przeczytam kolejne książki tej autorki, bo no wciągnęło mnie. Myślę, że to jest też fajna opcja na takie weekendowe czytanie, kiedy możecie posiedzieć i faktycznie tak, wiecie, dłużej poczytać. Więc tak, weekend pod znakiem czytania. I co, będę się powoli z wami żegnać. Jeszcze zaraz właśnie młodej muszę dać jedzenie. Już czeka, aż miseczka się pojawi z jedzeniem. Także będę się z wami już żegnać w tym vlogu. Weekend minął szybko, ale naprawdę bardzo przyjemnie. I wiecie co, powiem wam, że bardzo mi odpoczywa głowa, kiedy właśnie mam taki weekend, gdzie mogę sobie, wiecie, właśnie posiedzieć, poczytać książkę. Odnajduję w tym po prostu przyjemność. Więc jestem zadowolona z tego weekendu. A teraz dziękuję wam już serdecznie za oglądanie. Zostawcie koniecznie kciuki w górę, jeśli wam się podobało. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco i wciśnijcie dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach, o nowych vlogach, a my widzimy się już niedługo. Do zobaczenia, buziaki, pa!